Szansa przed Krakowem i przed braćmi Naczkiewiczami. Tutaj był z lewej strony Daniel. Jeszcze czas, szansa dla Krakowi. Aaron Chmielewski strzelał na bramkę Michała Fichta. Oświęcimianie. Paweł Skrzypkowski włączył się do akcji ofensywnej. I teraz za bramką Różański. O, teraz za łatwo pozwolili wyjechać Różańskiemu. Gdzie jest ten krążek? Udało się go wystrzelić jednemu z zawodników Krakowi. Jeszcze 10 minut gry pozostało do końcowej syreny. Jarosław Rzeszutko prawą stroną. No tutaj dobrze jednak Patryk Walczak, ale tylko na moment, bo znowu Rzeszutko, znowu Walczak, ale zatrzymał teraz krążek Angel Nikołow. Kapitalnie Rafał Radziszewski, no świetny strzał Nikołowa. No bo wiadomo, czas leci, jeszcze jest Wojtik do Noworyty. Noworyta też nie od razu decyduje się na strzał, no bawią się krakowanie, ależ teraz miał szansę Wojtik, a kapitalnie Michał Fikr. A Peter Tabaczek jeszcze próbuje zaatakować do Jakubika. Jakubik starał się odegrać do Stachury, nie udało się. Kłys już na tafle powrócił i atakują krakowianie. To jest Piotrowski, gol, ależ odpowiedź Krakowi. Michał Piotrowski kapitalnie pociągnął i zdobył bramkę pierwszą w tym spotkaniu dla Komarch Krakow. Wojciech Stachura, ale jak na razie te ataki niczego nie przynoszą. Może teraz krążek do Prokopczyka, ale złe było to zagranie. No i będzie okazja do kontry dla krakowian. Słaboń, wycofanie do tyłu. Mocny strzał. Ale to podanie Gabrysza zablokowane i Krakowia ponownie wyrzuca ten krążek za niebieską. Muszą wrócić Oświęcimianie. No teraz chyba był spalony. Wydawało mi się tak. Uwaga, Honko, podanie, strzał! Fantastyczna okazja Różańskiego, ale Rafał Radziszewski czujnie odbija. Oj, oj, no gdyby szybciej zagrywał Różański ten krążek. Jest jednak gol! Wydawało się, najpierw powinien zagrywać do Komki, zagrał do Jerzego Gabrysia. Chyba no, do Jerzego pierwszy Gabrysia. Gol w tym sezonie Jerzego Gabrysia i o dziwo nie z linii niebieskiej, a spod bramki. Czy będzie? Bardzo dużo czasu spędza tam podczas tej pierwszej tercji. Krakowia przejmuje i w ataku gospodarze Sergiej Homko. W środku był Rzeszutko, Różański i Rzeszutko, ale stracił krążek Białorusin. W odpowiedzi Krakowia, no i znowu trójką atakują i jest gol! Jest gol autorstwa Martina Dudasza. Martina Dudasza, tak jest. No i znowu ta kontra w wykonaniu pasu. Świetne dogranie na środek, ten z backhandu. Czeski obrońca pokonuje swojego rodaka. Ponownie wjeżdżają za niebieską. Oświęcimianie, Rzeszutko do Różańskiego. Przeciął to podanie Witowski. Jarosław Rzeszutko, ponownie Jarosław Różański. Centra i gol! Wspaniałe nagranie Jarosława Różańskiego przed bramkę i po raz drugi w dzisiejszym meczu Oświęcimianie wykorzystują grę w liczebnej przewadze do chyba Siarchiej Homko. W odpowiedzi już Krakowia będzie chciała na pewno wyjść ponownie na prowadzenie, ale nie tym razem, bo już odzyskał krążek Jakubik. Jakubik za niebieską, strzał za obrońcy, jeszcze poprawka. Rafał Radziszewski odbija krążek przed siebie, niezbyt pewna interwencja, ale ostatecznie skuteczna. Czeski atak Krakowi na lodzie, wygrane wznowienie. Jest Patryk Walczak, przeszkadza mu Jerzy Gabryś. Walczak do tyłu, do Dudasza, Martin Dudasz do boku. Cały czas krakowianie rozgrywają krążek zamku. Dudasz, nie było spalonego, strzał Dudasza! Słupek po strzale Martina Dudasza. Bardzo dobre uderzenie czeskiego obrońcy Krakowi, no ale cały czas Krakowia jest w ataku. Kłys, chociaż teraz Oświęcimianie bliscy wystrzelenia krążka, jednak krążek dotarł do Wojtika. Wojtik świetnie wypatrzył z prawej strony chyba Arona Chmielewskiego. Ważne, aby tej bramki nie stracić jednak grając w Osłowieniu. Uwaga, bo teraz ponownie Krakowia. Leszek Laszkiewicz do końca kary jeszcze 12 sekund i kapitalnie teraz Michał Fikr. Słaboń dobrze także złożył się do tego strzału. Oddał go, ale najlepiej z tej całej trójki zachował się Michał Fikr. Uwaga, może znowu będzie miał okazję Chmielewski do obrony. Świetnie wypatrzył swojego kolegę cały czas. Krakowia, pusta bramka, ależ mieli teraz szczęście krakowianie. Jeszcze tam stłoczno ogromnie nieszczęście krakowianie o Oświęcimianie. No teraz ogromna dawka szczęścia i akcja 3 na 1. Jaros ma z boku Modrzejewskiego, Jaros zjeżdża do środka. Jeszcze szansa, nie wykorzystali tej okazji o Oświęcimianie. A dla gospodarzy Jerzy Gabryś oraz Siarchiej Homko. Odesłany teraz z koła wznowień Patryk Walczak, jego miejsce zajmuje Wojtik i przegrywa to wznowienie. Jerzy Gabryś na niebieskiej, na lewo do Różańskiego, Jarosław Różański przed bramkę! Fantastyczna interwencja Rafała Radziszewskiego. No i jeszcze próbują zawodnicy Oświęcimia, to jest Marek Modrzejewski,
4 sekundy, będzie okazja, 2 na 1, szansa dla pasów, broni Fikrt. No to był Aaron Chmielewski, on mógł przesądzić o zwycięstwie w tej drugiej tercji. Prakopczyk nie wyrzucił tego krążka, cały czas goście, strzał Wojtika broni, Michał Fikrt. Ale nie miał możliwości dojechania do tego krążka. Aaron Chmielewski, teraz Jerzy Gabryś próbuje. Jerzy Gabryś, cały czas Gabryś, krótko do Jarosa. Jaros, ależ miał teraz okazję Marcin Jaros. I tutaj próbował bezpośredniego zagrania przed bramkę Tabaczek. Właśnie Tabaczek, po raz kolejny taka próba. Jaros dostawiał kij. Ależ macie mnóstwo sytuacji, Marcin Jaros. Pod jego łopatkę kija. Marcin Jaros. Na lewo, szansa dla... Jest krążek w bramce! Jest krążek w bramce! Gdzieś ta guma uciekła Rafałowi Radziszewskiemu. Minuta i 12 sekund do końca trzeciej tercji. Krążek po raz trzeci wpada za plecy Rafała Radziszewskiego. Tylko 50 sekund. Tutaj Cracovia już ma niezbyt wiele do stracenia, ale nie mogą jeszcze zdjąć bramkarza, bo to wszystko dzieje się za blisko Rafała Radziszewskiego. Teraz Martin Dudasz. I pusta bramka, krążek padnie po raz czwarty. Ja tego gola zdobył Jarosław Różański. 31 sekund pozostawało do końca trzeciej tercji, kiedy Różański spakował gumę już do opuszczonej bramki. Kropka na D Jarosława Różańskiego.